Dzieje religii objawionych, wykład 24. Dotarliśmy do roku 1500, no ale zanim pójdziemy dalej, to cofnijmy się nieco wstecz, a zacznijmy właściwie od cofnięcia się niemal do samych początków. Mianowicie w Biblii hebrajskiej, w tekstach pisanych tak poczynając od 500 mniej więcej roku przed naszą erą, pojawiają się diabły. Czy je zapożyczono z zaratusztryzmu, czy samemu wymyślono, czy może jeszcze jakieś inne powody. W każdym razie takie istoty się pojawiają, przeciwne Bogu, niosące zło na świat. One w Biblii hebrajskiej szczególnej roli nie odgrywają. Jeśli to raczej marginalno. Podobnie w hebrajskiej Biblii w zasadzie nie ma czegoś takiego jak czary. Jest jeden epizod, to jest w Księdze Wyjścia między siódmym a dziewiątym rozdziałem mamy opowieść o przygotowaniach Izraelitów, aby pod wodzą Mojżesza opuścić Egipt. No i wtedy Mojżesz ściera się z egipskimi czarownikami. No i pojawia się też w Biblii jedno jedyne izolowane zdanie. To jest dalej w Księdze Wyjścia, rozdział 22. Czarownicy nie zostawisz przy życiu. Ono się pojawia bez zapowiedzi, bez kontynuacji, bez żadnych wyjaśnień. Ale jest takie, o czym warto wiedzieć, żeby zrozumieć dalszy ciąg wydarzeń. Później, jak zaglądamy do Ewangelii synoptycznych, to tam diabły są niemal wszechobecne. Tak przypominam, że po spotkaniu z Janem Zanurzaczem Jezusa na pustyni kusi diabeł czy szatan. Jezus ciągle i ciągle spotyka ludzi opętanych przez diabły i to diabły właśnie rozpoznają w nim Syna Boga. Sam jest oskarżany o współpracę z Belzebubem przez faryzeuszy i uczonych w piśmie. U Łukasza raz mówi, że widział, jak szatan spadał z nieba. Ale znowu nie wiemy, co by to miało znaczyć. Natomiast w Apokalipsie według świętego Jana, ostatniej księdze biblijnej, mamy w 20 rozdziale opis tak przyszłej wielkiej walki Boga z szatanem. No, walki, w której Bóg zwycięży, no i wtedy zaprowadzi nowy ład w Nowym Jeruzalem. I nie będę Państwu opowiadał teraz o tym, co o diabłach pisali wcześniej pisarze kościelni, są ciekawe tezy na ich temat u świętego Augustyna i innych autorów, ale zostawmy to sobie. Możemy się przenieść do XII wieku, kiedy Kościół Rzymski organizuje krucjaty przeciwko Katarom, Waldensom i innym chrześcijanom, którzy no, wprawdzie są chrześcijanami, czasem mieszają chrześcijaństwo z manicheizmem czy innymi wiarami, ale jednak są chrześcijanami i Kościół twierdzi, że tak naprawdę Katarzy, Waldensi i im podobni to czczą nie Boga, tylko szatana.
Po 100 latach dołącza się do tego święty Tomasz z Akwinu, który też sporo o diabłach pisał, a między innymi zaznaczył, że jest możliwe nawiązywanie przez diabła czy przez diabły stosunków płciowych z kobietami. Według Augustyna to nie było najwyraźniej możliwe, bo diabły mają ciała z powietrza zrobione, ale Tomasz uważa inaczej. Z kolei kiedy w XIV wieku król Francji w spółce z papieżem aresztują przywódców templariuszy po to, żeby przejąć ich bogactwa, to templariusze zostają oskarżeni o to, że czczą nie Boga, tylko Bafometa. Tak naprawdę. Jak ich poddano torturom, to się przyznali, stwierdzili, że rzeczywiście oddają cześć Bafometowi. No i spalono przywódców templariuszy na stosach. A z kolei to nie jest jasna sprawa, bo ten tekst zachował się tylko w odpisach nie do końca wiarygodnych, ale w 1326 roku papież Jan XXII miał ogłosić bullę, w której nakazał tropić i karać czcicieli diabła tak, jak się tropi i karze heretyków. Co to znaczyło? No to znaczyło, że w śledztwie można stosować tortury, a karą za czczenie diabła jest śmierć. No, mijają kolejne lata, na razie niewiele się dzieje, ale pod koniec XIV wieku spotykamy pierwsze procesy o czary we Francji, w Italii i wreszcie w Niemczech. One są na razie rzadkie, ale już się pojawiają. I to jest bardzo niejasne, jak do tego doszło, ale w roku 1484 papież Innocenty VIII ogłasza encyklikę Summis Desiderantes Affectibus, encyklikę, w której stwierdza: nie bez przepełnionego goryczą smutku dowiedzieliśmy się ostatnio, że w niektórych częściach północnych Niemiec, a także w prowincjach i tak dalej, wiele osób płci obojga, nie bacząc na własne zbawienie i odchodząc od wiary katolickiej, zadaje się z diabłami, inkubami i sukkubami. I poprzez swoje czary, zaklęcia, gusła niszczy potomstwo kobiet i nowonarodzone zwierzęta, wykorzenia plon, jaki daje rola, zabija mężczyzn i kobiety, zwierzęta juczne. Tu skracam tekst. Nikczemnicy owi doświadczają mężczyzn i kobiety, zadając im ból i zsyłając na nie wszelkiego rodzaju choroby. Uniemożliwiają mężczyznom płodzenie, a kobietom poczęcie. Bluźnierczo wyrzekają się wiary w dodatku, którą otrzymali wraz z sakramentem chrztu i tak dalej.
W dalszej części bulli Innocenty VIII stwierdza, że są niestety tacy nawet wśród duchownych, a cóż dopiero mówić o świeckich, którzy, cytat, mają czelność obstawać przy tym, że występki owe nie zdarzają się. Takim negacjonistom Innocenty grozi ekskomuniką, a także gorszymi jeszcze karami i cenzurami kościelnymi bez prawa apelacji. I niechaj nikt się nie, w żaden sposób nie sprzeciwi temu pismu, tak się encyklika kończy, a jeśli ktoś poważy się tak uczynić, niechaj wie, że spadnie nań gniew Boga Wszechmogącego i błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. To tak na wszelki wypadek, no bo tu na ziemi Kościół ma aparat represji do dyspozycji. I teraz po ukazaniu się, prawdopodobnie silną rolę w przygotowaniach encykliki odegrał dominikanin Heinrich Kramer, który wkrótce potem publikuje monumentalne 600-stronicowe dzieło Młot na czarownicę. Dzieło, w którym znajdujemy obraz ludzi, przede wszystkim kobiet. Tak, to mogą być ludzie obojga płci, ale to przede wszystkim są kobiety, twierdzi tak Kramer na podstawie własnego inkwizytorskiego doświadczenia. Bo on był nie tylko dominikaninem, ale był inkwizytorem papieskim. A inkwizytor papieski to jak przyjeżdżał do jakiejś prowincji kościelnej, to nie podlegał władzy lokalnego biskupa. Tak? Tylko biskup miał słuchać poleceń inkwizytora. No i pod tym dokumentem pod tą książką podpisał się też Jakob Sprenger, tak, to był nie byle kto, bo to był dominikanin, który był dziekanem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Kolonii. Czyli co, wybitny intelektualista i też człowiek bardzo pobożny. On w 1475 roku jeszcze założył Bractwo Różańcowe. Tak, to jak zajrzycie Państwo na stronę dominikanie.pl, to zobaczycie, że to Bractwo działa do dzisiaj, tak? I dominikanie gorąco zachęcają do wstępowania do Bractwa. Na tej stronie jest podana ta data, ale bez wspomnienia o tym, że to Sprenger założył, czyli być może w ten sposób próbuje się uniknąć trudnych tematów. No i w tej książce znajdujemy obraz, tak, diabłów, które na różne sposoby wchodzą w kontakty z kobietami, rzadziej mężczyznami, bo kobiety, jak czytamy, są mniej inteligentne i bardziej podatne na namowę. No i jak ona zawrze pakt z diabłem,
to od diabła otrzymuje magiczne moce. Tak, otrzymuje moc czynienia czarów. No i oczywiście ma czynić te czary tak, jak to diabeł by czynił. To tak jakby diabły same nie mogły nam zaszkodzić, ale tak mogą skłonić wybranych ludzi, niektórych ludzi do współpracy z nimi i wtedy te magiczne zabiegi stają się skuteczne. W drugiej części tej książki, bo o tym traktuje jej pierwsza z trzech części rozprawy, w drugiej części czytamy o tym, że jak się bronić przed czarami, a więc i nosząc szkaplerz czy medalik i czyniąc znak krzyża i tak dalej, ale czytamy w tej książce, że pewnego sposobu to nie ma, żeby się obronić przed czarami. A w takim razie co zostaje? No zostaje tropienie i likwidacja czarownic i czarowników. No i trzecia część rozprawy to jest podręcznik tak, do prowadzenia śledztw. Zaleca się tam stosowanie tortur, również używanie do tortur rozpalonego do czerwoności żelaza. No a poza tym takich wynalazków jak krzesło czarownicy i paru podobnych. Cóż mam tutaj epatować okrucieństwem, łatwo znaleźć tak dzisiaj w internecie. zdjęcia tych narzędzi, jakich wtedy używano. No i wreszcie tak instruktaż, że czarownice należy, te, którym dowiedziono, tak, bo tam jeszcze jest jeden problem. Jak czytamy tą książkę, to czytamy, że najlepszym dowodem będzie jej przyznanie się do winy. Ale jeszcze lepszym będzie nieprzyznanie się, bo to znaczy, że ona zyskała od diabła odporność na ból, no bo któż by wytrzymał tak, torturę rozpalonym żelazem, gdyby mu diabeł nie pomagał w tym jakoś. No... No jednak większość procesów kończyła się uniewinnieniem, to też trzeba przyznać, chociaż sam Kramer chwali się w książce, że wytropił i zabił 200 czarownic. Dzisiaj historycy, jak badają wydarzenia w tamtej epoce, twierdzą, że to było niemożliwe, że on chyba chciał się pochwalić, tak? Czyli przypisać sobie większe zasługi we własnym rozumieniu, niż je faktycznie posiadał. No, na razie, znaczy młot na czarownicę miał ogromne powodzenie. Znaczy dzisiaj można kupić polskie wydanie tej książki. Nie wiem, czy ja go tu mam pod ręką. O, tak to jest jak przedruk polskiego wydania z 1614 roku, to nie jest ten młot na czarownicę, tak? To tutaj są niewielkie fragmenty z dzieła Kramera i Sprengera, wymieszane z innymi tekstami, więc no nie ufajcie Państwu temu wydaniu, tak? Niedawno ukazało się pełne wydanie po angielskie, więc ci z Was, którzy byliby ciekawi, a znają język Szekspira, to mogą to zrobić, tak? Przeglądać tę książkę w całości. Ona miała w ciągu 30 lat 13 wydań aż, co pokazuje, jak bardzo była popularna, tak? I jak duże było na nią zapotrzebowanie, mimo że w tym czasie ilość procesów o czary była niewielka.
No, a w każdym razie była niewielka, jeśli porównamy ją z tym, co się zaczęło dziać w roku mniej więcej 1560. No ale zanim przyjdzie rok 1560, to się wydarzy wiele bardzo ważnych rzeczy i o nich teraz trzeba opowiedzieć. No, Kościół rzymski osiągnął w wyniku reform kluniackich, konsekwentnie wcielanych w życie, olbrzymie bogactwa. Zyskał też znaczącą władzę polityczną. No i jak to zawsze w takich wypadkach bywa, uległ zepsuciu. Tam, gdzie są pieniądze, tam się pojawia zepsucie. Szerzą się praktyki kupowania za pieniądze urzędów kościelnych z urzędem papieskim włącznie, tak? Przed każdym konklawę kardynałowie otrzymują ogromne prezenty od kandydatów na kolejnego papieża, potężne domy wtedy finansowe, tak? Też się w to wszystko wtrącają i królowie i tak dalej. No a potem, ponieważ osiągnięcie tego stanowiska tyle kosztowało, no to potem już jako papież dany człowiek sobie to wynagradza z kolei, sprzedając urzędy biskupie, stanowiska opatów czy generałów zakonnych klasztorów. A z kolei biskupi sobie muszą powetować swoje wydatki tym, że będą sprzedawać probostwa, co bardziej intratne, i znowu wszystko, co tam tylko do sprzedaży mają. Tak to się symonia nazywały te praktyki. Drugie z tych praktyk to był nepotyzm. No bo niby duchowni mieli żyć w celibacie, ale większość renesansowych papieży miała całe trzutki dzieci z nieprawego łoża, no i te dzieci były wyposażane przez tatów, tak? No i biskupi mieli te dzieci takie z nieprawego łoża i znowu dbali o nie, więc wyprowadzali z majątków kościelnych, co się dało, a przede wszystkim wprowadzali swoje potomstwo, czy członków swoich rodzin, czy ludzi z nimi powiązanych jakoś istotnie, tak, na ważne urzędy kościelne, a czasem nie tylko na kościelne. To się nepotyzm nazywa. Tak, symonia i nepotyzm. No i to osiągnęło szczyty właśnie w epoce renesansu. Już takim papieżem, symbolem pod tym względem to był Aleksander VI. Na jednym z niedawnych wykładów pomyliłem Aleksandra IV z Aleksandrem VI. Przepraszam, tak mi się... Jak się mówi taki wykład, to się co jakiś czas coś pomyli, dlatego nie do końca trzeba ufać, ale to nie tylko moim wykładom, ale wszystkim innym. Tak? To Aleksander VI był papieżem w latach 92-1503. Tak, on też miał trzutkę dzieci, tam między innymi Lucrecia Borgia była taką słynną osobą, tak? Jego córka. No i Aleksander VI, tak, dbał o to, żeby te swoje dzieci wyposażyć bardzo hojnie, a jak go mnich Savonarola krytykował, no to doprowadził do zgładzenia Savonaroli. Tak, a wcześniej jeszcze, żeby nie było na niego, no to oskarżono Savonarolę o herezję. Nie przyznał się, ale jak go wzięto na tortury, to się przyznał. No i zabito go, tak? Czyli
No, to jest w ogóle okres, kiedy te sztuki plastyczne w Italii osiągają szczyt rozwoju, tak? To jest czas Leonardo da Vinci, to jest czas Michała Anioła czy Hieronima Boscha. Tak? I papieże, i duchowni bardzo korzystają tak z usług tych artystów. Wspaniale zdobią i kościoły, i swoje rezydencje. I to wszystko znowu bardzo dużo kosztuje, a w dodatku wymyślili, że zbudują największy kościół sobie na ziemi, czyli Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. Tak, ona tam stoi do dzisiaj. Część z Państwa, myślę, tak zwiedzała Bazylikę, jedni jako turyści, inni może jako pielgrzymi. No i wiecie, tak z wyglądu tego gmachu i tych gmachów to otaczających, że musiało to kosztować niebagatelne pieniądze, a ponieważ pieniądze wyprowadzano, no to szukano nowych źródeł dochodu. No i wreszcie pojawił się genialny pomysł, tak, który miał papież Leon X. Wcześniej już, kiedy wprowadzono praktykę spowiedzi, to zaczęto sprzedawać listy odpustowe. Jak ktoś miał poważny grzech, nie dostawał rozgrzeszenia, dopóki nie zakupił listu odpustowego. A teraz Leon X wymyśla, że będzie sprzedawał odpusty za zmarłych. Zmarli bliscy ci ludzie, trafili do czyśćca, gdzie będą przebywać setki, a może i tysiące lat. Za każdy grzech 7 lat podobno trzeba w czyśćcu odcierpieć. No po co? Kup list odpustowy i natychmiast twój tata albo mama z czyśćca wyjdą, tak? Albo dziecko, które umarło. Z czyśćca wyjdą i przeniosą się do raju. No i kiedy taka oferta zostaje sformułowana, to mnich z zakonu Augustianów Marcin Luther buntuje się i pisze 95 tez przeciwko odpustom. Tez, w których stwierdza, że grzechy mamy odpuszczane dzięki naszej wierze i żalowi za grzechy, a nie dzięki temu, że kupujemy list odpustowy albo że ktoś tam nam je odpuszcza, tak? Za nas. W jakiś magiczny sposób. No i tych 95 tez zostaje podobno zawieszonych na drzwiach kościoła w Wittenberdze i wywołuje znaczący odzew społeczny. Widać także, że ludzie mają już dosyć zepsucia w kościele, mają już dosyć ciągłego płacenia pieniędzy za kolejne odpusty, jakieś błogosławieństwa, jakieś tak, za udzielanie im sakramentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz Luther zaczyna występować, bo od tej pory przeciwko rzymskiemu kościołowi, czy raczej nie tyle przeciwko kościołowi, bo Luther nie zamierzał tworzyć nowego kościoła.
On chciał reformować ten kościół, w jakim się sam wychował. Tak? Był zakonnikiem przecież. Ale doktryna tego kościoła opierała się na Biblii i na tradycji. I Biblia, Luther mówi, jest nieomylnym Słowem Bożym, a ludzkie tradycje są omylne, niezależnie od tego, tak, kto ogłasza jakąś kolejną zasadę, czy czyni to Sobór Powszechny, czy papież, czy ktokolwiek inny, to tradycja ludzka jest omylna. I ilość błędów, jakie popełniono, już przekroczyła miarę. Dlatego należy odrzucić tradycję jako źródło wiary, oprzeć się tylko na Biblii a poza tym tylko na wierze, o czym jeszcze opowiem za chwilę, i tylko na łasce udzielanej nam przez Boga. To czasem jest wydłużane trochę, ale to jest to podstawowe hasło Marcina Lutra. Tak i na razie mówimy tylko Biblia, a więc odrzucamy tradycję kościelną wtedy, kiedy ona nie ma uzasadnienia biblijnego, tak? Albo kiedy wręcz narusza to, co Biblia głosi, to, co w Biblii jest zawarte. I teraz Kościół rzymski od razu reaguje na wystąpienie Lutra wrogo, ale trwała wtedy skomplikowana rozgrywka polityczna o to, kto zostanie następnym cesarzem Niemiec. A jeszcze to była rozgrywka, w którą ważną rolę odgrywała Francja. I to sprawia, że reakcja papieża się wydłuża, tak, jest odwlekana, no ale wreszcie Karol V, czyli władca już wtedy Hiszpanii, Niderlandów, a teraz całych Niemiec, tak, czyli najpotężniejszy człowiek w Europie, zostaje cesarzem, czego akurat papież sobie nie życzył ówczesny, czy Leon X sobie nie życzył. No ale teraz, skoro już sprawa jest zamknięta, już się niczego nie zmieni, to w roku 1520 papież ogłasza Lutra heretykiem. A zatem Luter ma podlegać, tak? Ma zostać aresztowany, poddany śledztwu, łącznie z torturami, no a następnie odpowiednio ukarany. Ale przez te 3 lata okazało się, że wpływy Lutra są tak duże, że Lutra stać na to, żeby publicznie w Wittenberdze bullę papieską na kawałki podrzeć i do ognia wrzucić. Niemcy są za mną, tak? Nic mi nie zrobicie. No, mimo wszystko, na wszelki wypadek, Luter zostaje ukryty, no, przez jednego z książąt, którego nazwano mądrym po latach, ale to może nie będę takich szczegółów opowiadał. Kiedy jest ukryty, no to ponieważ podstawą wiary ma być Biblia, i ludzie mają wiedzieć, w co wierzą. A do tej pory jedyną Biblią jest Biblia po łacinie. Ewentualnie przez Erasma z Rotterdamu wydana też z księgami po grecku Nowego Testamentu.
korzystając z tego wydania Erasma z Rotterdamu, Luther robi przekład Biblii na język niemiecki. Tak? Niech ludzie czytają Biblię. Kościół w tym czasie uważał, że to poważny grzech byłby, gdyby świecki człowiek czytał Biblię. A w każdym razie robił to bez pozwolenia kościelnego. No i tutaj znowu, kiedy chcecie zrozumieć procesy reformacyjne, to trzeba pamiętać o tym, że to się wszystko działo w takiej bardzo skomplikowanej sytuacji politycznie, no bo z jednej strony był konflikt silny francusko-niemiecki, tak, z drugiej strony był napór Turków, no bo Turcy jak zdobyli Konstantynopol i Bałkany, tak, w pierwszej połowie XV wieku, no to szli dalej na zachód i zajęli częściowo Węgry obecne, tak, no i stanęli już niedaleko Wiednia, niedaleko miejsca, gdzie był na te granice panowania Habsburgów. I to była jedna rzecz. Druga rzecz, no to przypominam z historii powszechnej, tak, że w 1522 roku do Hiszpanii wraca jedyny ocalały z pięciu okrętów, które 4 lata wcześniej wypłynęły pod wodzą Magellana, tak, pod dowództwem Magellana, który wyprawy nie przeżył, no i po raz pierwszy ludzie opłynęli ziemię dookoła, odkrywając nieznane wcześniej lądy. No i tak też proszę pamiętać o tym, że w latach 1519-1530 zakończenie podboju Peru, to jest 3, tak, Europejczycy rozbijają imperia Azteków i Inków, tak, no i Hiszpanie i Portugalczycy wkrótce zajmują te obszary obecnej Ameryki Łacińskiej, tak, powstaje nowa Hiszpania. Jeszcze do Nowej Hiszpanii to Filipiny należały. No ale, no więc też i o tym trzeba pamiętać, tak, że takie jest tło tych wydarzeń. A jeszcze rozchodzi się wieść o tym, że kanonik z Fromborka twierdzi, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, tylko Ziemia wokół Słońca. W 1514 roku, a więc jeszcze przed wystąpieniem Lutra, mamy pierwszy ślad takich informacji, po takich informacjach krążących. No ale teraz na tym się nie kończy. W roku 1523 na arenie pojawia się Ulrich Zwingli, i tutaj należy pamiętać o tym, należy pamiętać o tym, co się zdarzyło właściwie po śmierci Karola Wielkiego, tego, który w 800 roku jeszcze cesarzem się został. Karol Wielki podzielił swoje imperium na części, na 3 części między swoich 3 synów. I teraz z tej zachodniej części zaczęła powoli powstawać Francja, z tej wschodniej części zaczęły powstawać Niemcy, a ta część po środku to był taki pas ziem przez niejakiego Lotara początkowo rządzony.
Ona tak została jakby bez przydziału i stała się obszarem konkurencji, tak, francusko-niemieckiej. I ona właściwie trwa do, właściwie to tak jakby do dzisiaj trochę, bo w XVI, tak, w XVI wieku tutaj, tak, o, to się zaczęły oddzielać Niderlandy, tak, które zaczęły no, mieć poczucie, że chcą być u siebie, tak, a nie gdzieś po jednej czy po drugiej stronie. Tutaj zaczęła kształtować się Szwajcaria, czy to, co dzisiaj nazywamy Szwajcarią, tak? Obszar wielojęzyczny, no ale jednak o silnym poczuciu tożsamości. A tu została Alzacja, Lotaryngia, no Strasburg gdzieś tutaj po środku. No i przypominam z historii, że i wojna potem prusko-francuska w 1870 roku toczyła się o to, kto zagarnie ten obszar, tak? No i właśnie na dobrą sprawę obie ostatnie wojny światowe, to między walka między Francją i Niemcami, to była walka o Alzację i Lotaryngię. Tak, taki pas ziemni czyich. No i teraz Francja zostaje katolicka w zasadzie. Katolicka. Zwingli ma potężne wpływy we Francji. Ale królowie Francji opowiadają się za Rzymem, robią czystkę, tak, pogromy kolejne zwolenników Zwinglego. W rezultacie jego zwolennicy tak w dużej mierze uciekają do Szwajcarii. Ci, którzy nie uciekną, będą wyrżnięci podczas nocy świętego Bartłomieja i nie tylko. Ale to jest 1572, czyli 50 lat po wystąpieniu Zwinglego. Tak, Zwinglego, który szedł w dużej mierze za Lutrem, tylko że jeszcze bardziej. Luter na przykład likwiduje cześć obrazów, czy kult obrazów świętych, ale same obrazy zostawia jako ozdobę wnętrza, czy jako pomoc dydaktyczną, tak żeby dzieciom pokazać coś na obrazku, no bo one lepiej zrozumieją. Tak więc jak wejdziecie Państwo do kościoła luterańskiego, to tam będą obrazy o tematyce religijnej, tyle że nie zobaczycie luteranina, żeby klęczał czy siedział przed obrazem i do tego obrazu modlił się tak, jak to czynią katolicy czy wyznawcy prawosławia, jeszcze bardziej niż katolicy. No a Zwingli już całkowicie obrazy niszczy, tak? Czyli wracamy do tych sporów, o których była mowa z VIII wieku i ikonoklazm ożywa teraz, tak? Za Lutrem odrzuca wiarę w czyściec, likwiduje celibat, sam się żeni, tak? Za Lutrem likwiduje zakony, likwiduje mszę jako ofiarę przede wszystkim. Zastępuje mszę spotkaniami modlitewnymi. Tak, no, przyjdą wierni w jakieś miejsce i się wspólnie pomodlą, tak, ale nie będą składać żadnej ofiary przy tym. No i teraz, zmazałem tą mapkę, tak, ale głównymi centrami działalności Zwinglego to będą Zurich i Strasburg, czyli, Francja, Niemcy, tu Niderlandy, tu Szwajcaria, tak? A tutaj mamy Strasburg, a tutaj mamy gdzieś Zurich.
No i tutaj lokujemy sobie zwolenników Zwinglego. I teraz, jak już się puściło w ruch tą maszynę do dyskutowania, do kwestionowania, do krytykowania, no to różni ludzie podejmują to wyzwanie. Tak? I skoro zostaje zakwestionowany porządek kościelny, no to zostaje zakwestionowany porządek społeczny, który ten kościół do tej pory rzymski gwarantował. No i pojawiają się w Niemczech tacy ludzie wśród chłopów, którzy mówią, że krzywda im się dzieje. Tak? A Kościół tą krzywdę błogosławi, więc jak już nie błogosławi, no to nie mamy powodu znosić jej dalej. No i w 1524 roku wybucha w Niemczech powstanie chłopskie. I tu dokonują się ważne ruchy, o których trzeba pamiętać. Bo wszystko to, o czym teraz mówię, to z powodu pewnego protestu, to jest obejmowane słowem protestantyzm. I teraz te dwa główne nurty w protestantyzmie, one wiążą się z władzami państwowymi. Zwingli w ogóle oddaje Radzie Miejskiej Zurichu władzę nad kościołem, tak? Którym no, on będzie duchowo przewodził, ale, czy inspirował, ale to władza miejska, Rada Miejska decyduje o tym, co się w kościele dzieje. Natomiast Luter, tak, podczas powstania chłopskiego opowiada się po stronie panów i władz państwowych, no, w tych podzielonych Niemczech na mnóstwo państewek, tak, no, cesarz jest katolicki, więc tutaj się nie liczy dla Lutra, tak, ale Luter staje po stronie panów i chwali to, że powstania chłopskie zostały tak krwawo stłumione. Tam rzeczywiście dokonano takiej rzezi koszmarnej tych buntujących się chłopów. No i mamy to zjednoczenie, tak, czyli wojny chłopskie. To zespolenie no, rodzących się kościołów protestanckich z władzami państwowymi. Tutaj jeszcze warto z historii przypomnieć, że w 1527 dochodzi do Sacco di Roma, kiedy to nie protestanci, tylko katolickie wojska zajmują i niszczą Rzym, dokonują pogromu mieszkańców, co kładzie w ogóle w centralnej Italii kres renesansowi, tak, to wydarzenie. To Rzym się potem długo nie mógł pozbierać, to było miasto 55-tysięczne, w którym liczba ludności po tym wydarzeniu spadła do 10 tysięcy. Czyli Rzym był miastem wielkości no, takiego typowego powiatowego w Polsce, z tych mniejszych miast powiatowych, tak to. No i teraz co dalej? Co dalej z tym zrobimy? W 1529 roku dochodzi do spotkania z inicjatywy jednego z książąt niemieckich, Lutra i jego głównego wtedy współpracownika Melanchtona. To był nasz przyjaciel, bo kiedy Lutra poproszono o przysłanie misjonarzy do Rzeczpospolitej, to Luter odmówił, uznał, że jego
nauka nie jest dobra dla Słowian. On miał bardzo złe w ogóle zdanie na temat Słowian. Tak to. Natomiast Melanchthon był, taką misję wysłał i w Polsce wtedy mówiono na luteranizm obecny, melanchtonowa wiara. No i dochodzi do spotkania Lutra i Melanchtona ze Zwinglim. No i oni przyjeżdżają, no i trzeba, no bo takie było życzenie księcia, żeby znaleźć kompromis doktrynalny i stworzyć jeden kościół chrześcijański, bo już wtedy było widać, że nie można się z Rzymem dogadać, tak, więc już nie da się reformować katolicyzmu, trzeba budować nowy kościół. No ale tutaj była ta różnica interesów, tak, społecznych, no bo to i Szwajcarzy, i Holendrzy, znowu tak z tą mapkę starłem może za szybko, opowiedzieli się w końcu po stronie tradycji zwingliańskiej, tak, to dzisiaj to się kalwinizm nazywa i on jest religią tak dominującą w Szwajcarii i w Holandii. Obok Belgia pod wpływem Francuzów została katolicka. Dlatego Niderlandy się rozpadły, tak jak się rozpadły. Ta debata nie przyniosła oczekiwanego skutku, a poszło o spór o... Ja mówiłem Państwu o dogmacie transsubstancjacji przyjętym na IV Soborze Laterańskim. Tak, czyli dogmacie, że w dłoniach wyświęconego kapłana podczas mszy świętej dochodzi do substancjalnej przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. No powiecie, jaka substancjalna, skoro nie czujemy mięsa, tak? Ci, którzy przystępują do komunii, tak? W kościele rzymskim. Nie czują smaku mięsa ani zapachu. No ale jakiś taki dziwny dogmat jednak w tym kościele obowiązuje, że to jest realne ciało Chrystusa. Ponieważ to przeczy naszym zmysłom i między innymi z tego powodu jest trudne, to Luter łagodzi sprawę i ogłasza dogmat konsubstancjacji. Konsubstancjacji i dogmat, według którego w chlebie i winie eucharystycznym duchowo obecny jest Chrystus. Duchowo, tak? Czyli nie ma przemiany substancjalnej i jest obecny na czas uczty eucharystycznej. Po uczcie już nie jest obecny, dlatego kawałki chleba, czy to wino można wylać, tak, do zlewu, bo to już jest zwykłe wino, już tam Chrystusa nie ma. Natomiast w kościele rzymskim to z tym są związane całe procedury, tak, no bo nie można ani opłatka, ani tego wina w żaden sposób, tak. Można to zjeść, tak, ale nie można tego wylać, czy do śmieci wyrzucić. Natomiast Zwingli twierdzi, że to też jest bzdura, to czego Luter nauczał, że chleb eucharystyczny i wino są tylko symbolami pewnego wydarzenia. To są chleb i wino. W nich nie ma obecnego Chrystusa, no bo jak się Chrystus na kawałki podzielił, jak mamy 100 tysięcy kawałków chleba, to mamy 100 tysięcy duchowych obecności Chrystusa? Nie. Te słowa z Ewangelii, tak?
to jest ciało moje, to co to Jezus mówi, że to prawdziwe ciało jest, czy że to symbol jest jego ciała. I Zwingli wybiera tę drugą interpretację, tak? To jest tylko symbol. To należy spożywać, no bo tak Jezus nam nakazał, tak? Ale traktować to symbolicznie wyłącznie. I to był doktrynalny powód, dla którego tych kościołów nie zjednoczono, tak, bo w innych sprawach doszli do porozumienia, no ale można podejrzewać, że tak naprawdę to nie zjednoczono ich, dlatego że potrzebowano różnych kościołów, tak, no bo jak Szwajcarzy i jak Holendrzy dążyli do niepodległości, no to nie po to, żeby dostać się w orbitę wpływów niemieckich, tak, czyli przyjąć tą samą religię, którą Niemcy mają, tylko chcieli mieć pewnie swoją religię, tak, która by jakoś uzasadniała ich dążenia polityczne. No i teraz do zjednoczenia nie doszło i w związku z tym w 1530 roku Luther i Melanchthon piszą na pewien zjazd, na obrady Sejmu Rzeszy, piszą augsburskie wyznanie wiary. Do czego jeszcze po roku dodadzą obronę. To była odpowiedź na nadesłane zarzuty papieskie. Tak, no bo jak oni to przedstawili na Sejmie, no to papież do katolickiego cesarza wysłał swoją odpowiedź, no i to była odpowiedź na odpowiedź. No i teraz jak zaglądamy do tego tekstu, to stwierdzamy, że to jest tak niby tylko Biblia, ale tak naprawdę to nie tylko Biblia. Tekst augsburskiego wyznania wiary zaczyna się od dogmatu Trójcy Świętej. A dalej czytamy o tym, że Jezus miał dwie natury i jedną osobę. Czyli faktycznie, tak, w augsburskim wyznaniu wiary są zawarte dekrety czterech pierwszych soborów. Luteranie akceptują te cztery pierwsze sobory, oficjalnie upierając się, że tylko Biblia, a cztery pierwsze sobory po prostu właściwie odczytały Biblię, tak? Więc to jest taka, co ta tradycja jest przez luteranizm usunięta, ale tak tylko trochę. Tak, jeśli ją przekreślić, no to linię przerywaną trzeba by przekreślić. Co ciekawe, zaraz na początku augsburskiego wyznania wiary, w drugim paragrafie, w witrynie dzieje.us.edu.pl znajdziecie Państwo tekst augsburskiego wyznania wiary. Mamy oficjalne potwierdzenie nauki świętego Augustyna o grzechu pierworodnym. I o tym, że grzech Adama i Ewy przechodzi na ich potomstwo i dlatego rodzimy się skazani na potępienie, a jeśli mamy szansę na zbawienie, to dzięki ofierze zbawczej Chrystusa, która była ową łaską udzieloną nam przez Boga. Tak? Czyli tylko wiara, tylko Biblia, ale tak nie tylko tak naprawdę, tylko wiara, bo o naszym zbawieniu ma decydować tylko wiara, a nie uczynki według Lutra. Uczynki tylko potwierdzają naszą wiarę, ale nie decydują o zbawieniu i tylko otrzymana od Boga łaska. No i
w ten sposób doszliśmy do augsburskiego wyznania wiary, które jest no, pierwszą kodyfikacją, tak? Tego, co się zaczęło dziać w 1517 roku, jeśli chodzi o otoczenie Marcina Lutra. Czas mój dobiega końca, w takim razie na dalszy ciąg zapraszam. Dziękuję.